Dobry wieczór Państwu, to jest program Wolne Głosy. Ja nazywam się Marcin Bąk. Jak zwykle w Wolnych Głosach rozmawiamy z przedstawicielami polskiego życia politycznego, z przedstawicielami parlamentu, czasem jest to Sejm, czasem Senat. Dzisiaj rozmawiamy z posłami. Na łączach internetowych są wraz z nami pani Agata Wojtyszek z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Pan Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego z Trzeciej Drogi, witamy pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, witam panią poseł, pana posła i wszystkich telewidzów. A wraz ze mną w studiu pan poseł Jarosław Sachajko, doktor Jarosław Sachajko z Kukiz 15. Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Proszę państwa, działo się sporo w ciągu ostatniego tygodnia, nawet dwóch tygodni. Nowy Sejm już działa i zaczęła się praca tego Sejmu od kilku wydarzeń. Po części były to, pozwolę sobie zauważyć, takie trochę rytuały polityczne, tak bym to nazwał. Ale zapadły też ważne decyzje. Ważne tematy pojawiły się na mównicy sejmowej. Wśród nich na czoło wybija się, moim przynajmniej zdaniem, tak zwana afera wiatrakowa. Używam pewnego skrótu myślowego. Nasi widzowie oraz państwo doskonale wiecie, o co chodzi. Projekt ustawy łączącej dwie rzeczy. Zamrożenie cen energii elektrycznej i dodatkowo doklejona sprawa owych nieszczęsnych albo szczęsnych wiatraków. Poprosiłbym o komentarz dla całej tej sytuacji, zarówno samego projektu ustawy, tego pierwotnego zwłaszcza, jak i tego, co działo się wokół niej w Sejmie. Zacznijmy od pani poseł. No cóż, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą zamrożenia energii, wszyscy na nią czekaliśmy, upominaliśmy się o nią, tak jak i zresztą o ustawę dotyczącą zerowego VAT-u na żywność, czy też wakacji kredytowych. O tych dwóch kolejnych jeszcze na razie nie widać i sądzę, że gdyby nie premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział, że wprowadzi rozporządzeniem sytuację związaną z zerowym VAT-em na żywność, to do tej pory byśmy ich i długo jeszcze byśmy nie mieli. Ale no, pojawiła się ustawa rządowa dotycząca zamrożenia cen energii i tu warto podkreślić, że ustawa przewidywała zamrożenie cen energii na cały rok i dla indywidualnych odbiorców, ale również i dla odbiorców związanych z rolnictwem, czy też małych i średnich przedsiębiorstw. Niestety obecna, ta mieniąca się za rządzącą, która niebawem pewnie przejmie stery rządów w naszym państwie, zdecydowała, że odrzuci tę ustawę i wprowadzi ustawę, która będzie miała na celu przede wszystkim właśnie budowę wiatraków tuż za gospodarstwami naszymi domowymi, ale również w parkach narodowych, będzie przewidywała wywłaszczenie naszych obywateli z ich własnych ziem, a jeśli chodzi o zamrożenie energii, no to tylko na pół roku. Nic nie zapowiada tego, że po połowie roku 2024 sytuacja związana z cenami się ustabilizuje, z cenami energii. No niestety, mimo też niewnoszonej poprawki przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, przez Prawo i Sprawiedliwość, niestety ta poprawka również w państwa ustawie nie została przyjęta. Natomiast jeśli chodzi o ustawę wiatrakową, no cóż, to nie koalicja obywatelska, tylko koalicja oszustów pod przywództwem Donalda Tuska jeszcze nie przejęła władzy w Polsce, a już układa się z lobbystami, którzy chcą zawładnąć naszą gospodarką i w szczególności niemieckie koncerny chcą budować farmy wiatrakowe w naszym kraju. Na to naszej zgody nie ma. Będziemy mówili głośno i mam nadzieję, że tak też zostanie, choć obawy są ogromne, bo państwo chcą również zamknąć usta dziennikarzom, którzy
nagłaśniają te sytuacje, te afery państwa. I tutaj też, gdyby nie głośne mówienie posłów Prawa i Sprawiedliwości, rządu premiera Mateusza Morawieckiego, ale też właśnie polskich narodowych mediów, to pewnie nasze społeczeństwo nie dowiedziałoby się o tym, co państwo chcą prowadzić pod przykrytą... Pani poseł, pozwolę sobie tylko małe sprostowanie, bo nie ma wśród nas ani jednego przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, czy... Tak, szanowny panie redaktorze, ale chodzi o to, że koalicja obecna to nie tylko Platforma Obywatelska. No właśnie, spytajmy przedstawiciela większości parlamentarnej, bo jest z nami pan poseł Rzepa z PSL-u. Ja odniosłem takie wrażenie, że posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zostali trochę zaskoczeni tym projektem ustawy, który koalicjanci usiłują wprowadzić. Jak pan się do tej sprawy odnosi? Kilka sprostowań, pani poseł, jeśli chodzi o mrożenie energii. Tutaj w tym projekcie poselskim, który został zgłoszony i przyjęty ostatecznie, Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło osłony dla rolników i małych i średnich przedsiębiorców i zostało to przyjęte i ten element u nas był bardzo mocno poruszany, choćby na naszym klubie. Co do okresu, to nie mamy zamkniętych drzwi, żeby nie przedłużyć, jeżeli taka konieczność będzie. Natomiast oczywiście też musimy patrzeć na skutki finansowe, bo w państwa projekcie było to 31 miliardów złotych. To też jest przecież jasno powiedziane. Co do tej, ja powiem tak, nieszczęsnej wrzutki, bo ja to tak to trochę odbieram. Polskiego Stronnictwa Ludowego nikt nie zapraszał do konsultacji, bo gdyby zaprosił, na pewno by usłyszał od nas, że nie ma zgody na jakiekolwiek włączenie rolników. Wiemy, jak rolnicy często czekają na taką możliwość. Ci, którzy oczywiście na których polach te takie farmy wiatrowe powstają, bo to są konkretne pieniądze dla nich, ale też i konkretne pieniądze dla gmin, które często w ten sposób bierze dochody sobie mocno poprawiają. Także na pewno naszej zgody by nie było na wywłaszczanie, to już raz, a dwa na odległość, która została zaproponowana, bo kilka miesięcy temu cały polski parlament był zgodny, że ma być to 500 metrów. Ja przypomnę tylko wtedy, że pan poseł Suski przyniósł karteczkę, pani Moskwa była trochę skonsternowana, ale przyjęła tą poprawkę i było to 700. Ale wtedy kilka miesięcy temu i pewnie pan poseł Sachajko też przyzna mi rację, że byliśmy gotowi na to, żeby te 500 metrów przyjąć. I myślę, że dobrze się stało, że zostało to wycofane, bo teraz będziemy pewnie procedowali nad całkowicie nowym projektem, poddanym konsultacjom społecznym i myślę, że te nieszczęsne zapisy tam w tym projekcie się już na pewno nie pojawią, ale będziemy mogli pewnie wszyscy nad tym dyskutować znacznie dłużej, bo energetyka wiatrowa jest nam potrzebna. Energetykę wiatrową można szybciej zainstalować aniżeli energetykę atomową i to chyba pani poseł się ze mną też zgodzi, a tej energii nam potrzeba, bo nasze bloki węglowe niestety są coraz starsze i niektóre będziemy musieli... Tyle, że panie pośle, o ile wierzyć specjalistom od energetyki, to energetyka wiatrowa owszem może być jakimś uzupełnieniem, ale stanowi tylko ułamek tego, co mogą nam dać prawdziwe elektrownie atomowe. Pan poseł Sachajko, wspomniany już w wypowiedzi pana posła Rzepy, jest z nami w studiu, oddajemy głos. Panie rektorze, szanowni państwo, no ja również zacznę od sprostowania do wypowiedzi pani poseł. To nie tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również posłowie Kukiz 15
wspominali o tej skandalicznej ustawie, tak jak nazwał to kolega Rzepa, wrzutce do ustawy o zamrożeniu cen, a ta wrzutka to posłowie, to chyba konkretnie pan poseł Petru się przyznał, że to był szantaż. To był szantaż, który chciano zrobić na panu prezydencie, żeby zgodził się na te skandaliczne, skandaliczne zapisy. Ja również zachęcam wszystkich naszych oglądających, aby weszli na stronę Państwowego Instytutu Higieny. Tam jest stanowisko tego instytutu w sprawie wiatraków, ustawy wiatrakowej. I te 700 metrów nie wzięły się przypadkiem. Bo Państwowy Instytut Higieny wyliczył 9 różnych aspektów, które należałoby rozpatrzeć, jeżeli chodzi o wiatraki. W Niemczech ta odległość jest 1000 metrów od zabudowań. U nas w tej chwili jest 700 metrów, a te 700 metrów to chodzi o ten dźwięk. Bo mnie w ogóle nie przekonuje to, o czym mówi pani Kloska, mówiąc o tym, że no one nie są takie głośne, że to jest lodówka. No kto z państwa śpi z lodówką w sypialni? To te 700 metrów wynikają z oceny Państwowego Instytutu, jeżeli chodzi o ten dźwięk. I tak powinno to pozostać. Naprawdę wykorzystajmy tę odległość, która dzięki zmianie ustawy z początku tego roku się pojawiła od 700 metrów do 2,5 kilometra, bo poprzednia ustawa to było 10 h. Ale w tym Państwowym Instytucie Higieny również jest aspekt na przykład związany z infradźwiękami, których my nie słyszymy, ale które na nas bardzo oddziaływują, szczególnie na osoby, które mają migreny. Te infradźwięki generowane przez wiatraki wywołują właśnie migreny, czyli dochodzi jeszcze jeden czynnik stresogenny. I tych elementów tam w tym oficjalnym stanowisku jest 9 i trzeba się z tymi rzeczami zapoznać. Kolejna rzecz, tu na stronie wcześniej twitterowej, teraz X-a, pan minister Kowalski zamieścił raport, który ukazuje, że energetyka wiatrowa jest najdroższą energetyką, jaka jest. My do tych wiatraków już się dokładamy. W naszych rachunkach jest jedna z pozycji, tam opłata mocowa, bo są preferencje dla wiatraków, więc kiedy wiatrak pracuje, energetyka węglowa musi być wyłączona. Ale ona nie jest wyłączona, tylko są odłączone generatory. Bo turbina musi się kręcić, nie można jej zatrzymać. Znaczy kotły muszą się palić i to się musi działać. I ten prąd idzie w kosmos, mówiąc w uproszczony sposób. Dalej jest spalany węgiel, dalej jest spalany gaz, bo jeżeli przestaje wiać, to trzeba właśnie podłączyć od razu turbinę z pełną mocą, bo prąd musi być cały czas. Więc to jest taki pozór tej oszczędności. Jednocześnie to jest pozór ochrony środowiska, bo żeby taka turbina była, to trzeba mieć 1000 ton stali, ileś tysięcy betonu, ileś plastiku i chociażby 30 tysięcy litrów oleju właśnie z tych paliw kopalnych, bo tam są przekładnie i ten olej, tak jak w samochodach, trzeba co roku zmieniać, więc jest to tylko pozór. Ale ta ustawa jest symptomatyczna, bo wraca stare, wraca przekierowanie zarabiania przez nas, chociażby na tej fotowoltaice prosumenckiej, i idą pieniądze do korporacji, które stać na budowę tych wiatraków. Bo jeżeli te same 22 miliardy z tej pożyczki, bo KPO to jest pożyczka, przekierować by chociaż na biogazownię, to byśmy mieli 3000 biogazowni. W każdej gminie byłaby biogazownia i rolnicy mogliby na tym zarabiać. Tylko właśnie jaka jest różnica właśnie między biogazowniami chociażby, a tymi wielkimi korporacjami? No, że w korporacji jest rada nadzorcza i tam można kogoś sobie oddelegować, jakiegoś znajomego króliczka, a u rolnika w biogazowni nie da się tego zrobić. Więc proszę patrzeć na ręce i rzeczywiście wielkie podziękowania dla mediów. Dla mediów właśnie takich jak Republika, ale również dla telewizji publicznej i radia publicznego, bo gdyby nie te media, to ta ustawa by przeszła. Ten szantaż na prezydencie byłby. Myślę, że prezydent by nie uległ temu szantażowi, ale on by przeszedł. Presja byłaby ogromna. Oczywiście. Bo w pierwszym rzucie rzeczywiście szła ustawa, tak, zamrożenie cen energii. No kto by nie chciał, tak? Ale podczepiona była ta druga. Zresztą to, co pan poseł mówi, to jest sprawa, nad którą powinniśmy wszyscy patrzeć. Państwo jako posłowie, my jako przedstawiciele mediów, bo tego rodzaju ustaw
może być więcej, było ich więcej, trzeba na to zwracać uwagę. Proszę Państwa, będziemy monitorowali. Panie redaktorze, to tak, tak, ja ale w krótkich słowach, bo chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć. Prosimy. Tylko jedno zdanie, tak, tak, tak. Bo pan poseł raczył wspomnieć, że zostało Polskie Stronnictwo Ludowe zostało zaskoczone tą ustawą. I mam pytanie, no to ja akurat tak się wyraziłem. Czy nie boją, że takich zaskoczeń będzie więcej działających przeciwko naszym obywatelom? To jest naprawdę pytanie, które należałoby głęboko rozważyć. Panie pośle? To ja tylko odpowiem bardzo krótko. Polskie Stronnictwo Ludowe będzie reagowało adekwatnie do sytuacji i na pewno nie będziemy się nikomu podporządkowywać, tylko będziemy działali tak, że w interesie, tak jak pani poseł powiedziała, Polek i Polaków i niejednokrotnie z naszej strony pewnie w takich zaskakujących projektach głos ludowców będzie słyszany. Dobrze to słyszeć. Tutaj nawiążę jeszcze na moment do wypowiedzi pana posła Sachajko, bo odniosłem takie wrażenie, myślę, że nasi stali goście, stali widzowie, którzy przysłuchują się tym debatom również, że zupełnie inny jest przekaz, inna jest narracja, gdy pytamy o kwestie związane z energetyką, w tym z energetyką wiatrową, gdy głos ma inżynier, tak? Niezależnie nawet jakiej specjalizacji, dokładnie, słyszymy coś innego, a zupełnie inaczej, gdy tą narrację przejmuje humanista, no sam jestem humanistą z wykształcenia, ale na pewnych rzeczach się po prostu nie znam. Dziwnym losu z rządzeniem, największymi i bezkrytycznymi zwolennikami pewnych rozwiązań w energetyce są właśnie humaniści, którzy no, nie posiadają tej wiedzy i nie spoglądają tak, jak przed chwilą przedstawił pan poseł. Pewne konkretne zagadnienia. Dokładnie. Fizyki nie da się oszukać. Po prostu fizyka jest niezmienna i oczywiście, no możemy sobie podnosić emocje, mówiąc o właśnie tym... Ratujmy planetę. Dokładnie. I na tym ktoś robi biznes. I na tym robił biznes korporacje. Ale od polityków wymaga się dużo więcej. Politycy powinni sięgać do źródeł. Dlatego odsyłam do chociażby tego stanowiska Państwowego Instytutu Higieny, gdzie przeanalizowano prawie 500 publikacji naukowych i konkretnie pokazano zagrożenia. No może małe zagrożenia, ale oni również powiedzieli, że takie turbiny mogą rzucać lodem. Przy specyficznych warunkach pogodowych z tych turbin odrywają się kawałki lodu, które potrafią latać do 800 centymetrów. No, 800 metrów, przepraszam. I co, w kaskach mamy chodzić? Czekamy na jakąś tragedię? Nie przesadzajmy. Jasne. Będziemy się uważnie przyglądać i losom tego projektu ustawy i w ogóle wszelkim sprawom związanym z energetyką, bo to nas wszystkich Polaków dotyczy, niezależnie od poglądów politycznych. I nas również dotyczą kwestie związane z gospodarką i z rolnictwem, korzystając z tego, że mamy specjalistów od rolnictwa. No chciałbym, żebyśmy pochylili się, zastanowili nad wyzwaniami, jakie stoją przed Polską w nadchodzącym roku. I widzimy, że spora część tych wyzwań związanych jest z, nazwijmy to, granicą wschodnią. Tak? Trwa wciąż protest przewoźników po polskiej stronie granicy polsko-ukraińskiej. Do tego protestu też dołączali się rolnicy i to jest problem. Widzimy, dostrzegamy gołym okiem, że jest problem z ukraińskimi produktami rolnymi. Zacznę od pytania pana posła Rzepy, który współtworzy koalicję, z której być może wyłoni się już niebawem rząd. Jak pan postrzega te właśnie wyzwania związane z rolnictwem, z handlem produktami rolnymi, z naszym rolnictwem, z importem zboża w nadchodzących miesiącach? No troszeczkę muszę, panie redaktorze, jednak wrócić do historii, bo jednak te zawirowania i destabilizacja polskiego rynku miała miejsce, kiedy kilka miesięcy temu to była kulminacja tak zarządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tak naprawdę dopuściliśmy do tego, że ten rynek nasz został zalany zbożem, ale i też innymi produktami, które spowodowały, że i zarówno polscy rolnicy, jak i też ci, którzy przetwarzają w jakikolwiek sposób albo korzystali, albo tracili na tym.
I dzisiaj mamy z tego skutki, a do tego doszły jeszcze dość niskie ceny na część produktów na giełdach światowych. Jeszcze perturbacje po bardzo wysokich cenach środków produkcji rolnej z ubiegłego roku. I rolnicy mają problem z płynnością. Ci, zwłaszcza rolnicy towarowi, którzy dzisiaj zastanawiają się, co robić. Widzimy też w spadku zainteresowania modernizacją gospodarstw rolnych, ale też jeżeli chodzi o taki sceptycyzm w rozmowach z rolnikami, oni naprawdę dzisiaj są bardzo mocno wycofani i zastanawiają się, w jaki sposób przeżyć. I tu wydaje mi się, że musimy zastosować bardzo ostrożną, a wręcz bardzo surowe podejście do tego importu, a przede wszystkim do tego, że to częściowo nie ma możliwości, żeby zostawało, bo w ten sposób naprawdę polskie rolnictwo może tego nie przeżyć. I tutaj wydaje mi się, że te embarga, które zostały trochę, znaczy się wbrew przepisom unijnym wprowadzone, musimy kontynuować. Ale też musimy też jasno powiedzieć, że jeżeli mówimy o przyszłości, choćby tym zapowiedziom, jeśli chodzi o wstąpienie do Unii Europejskiej przez Ukrainę, że ta szansa kiedyś w przyszłości powinna się pojawić, ale po spełnieniu wszelkich wymogów. A co do produktów z Ukrainy, one muszą spełniać wszystkie wymogi, takie jakie muszą spełniać produkty produkowane przez polskich rolników, jeżeli mają trafiać na nasze. Przekażmy głos panu posłowi. Panie pośle, bo chciałbym, żeby wszyscy państwo mogli się wypowiedzieć mniej więcej. Więcej symetrycznie, pan poseł Sachajko. Kolego pośle, no kampania wyborcza już się skończyła i trzeba zacząć pracować i mówić rzetelnie i prawdę. Pan co prawda jednym zdaniem powiedział, że wbrew prawu unijnemu wprowadziliśmy tę ustawę zakazującą handlu ukraińskimi produktami na terenie Polski. To prawda. Ale również trzeba powiedzieć, że za rolnictwo i za handel nie odpowiada Polska. To są kompetencje Unii Europejskiej i właśnie musieliśmy złamać prawo unijne, żeby zakazać handlu tymi produktami, bo zostaliśmy oszukani przez Komisję Europejską co do tranzytu przez Polskę. Kolejna rzecz, no pan nie podpisał się pod własną ustawą, dzięki której wygrali państwo wybory. Mówię o ustawie kaucyjnej. Państwo opowiadali przez dwa prawie lata, że mają państwo fantastyczne rozwiązanie. Ja chciałem złożyć to rozwiązanie, bo państwo go przez dwa miesiące nie złożyli i w tej chwili już państwo nie chcą się pod tym rozwiązaniem podpisać. Aczkolwiek zaproponowano już ochronę polskiego rynku. W ubiegłym tygodniu z panią minister Gębicką zaproponowaliśmy 8 projektów ustaw, w tym ustawa o lokalnej półce, która zabezpiecza nas przed tą żywnością ukraińską, ale również i przed niemiecką i francuską. Chodzi o to, że supermarkety zgodnie z tą ustawą będą zobowiązane do kupowania żywności najbliżej, gdzie ona jest wyprodukowana, czyli powiatów sąsiednich, województw sąsiednich, no i później sąsiednich do sąsiednich. To nas zabezpiecza przed żywnością ukraińską czy jakąkolwiek inną, żeby Polacy na początek konsumowali naszą wspaniałą lokalną żywność. Tam jest, zaproponowaliśmy w tej chwili kilkanaście projektów ustaw, nad którymi już będzie można pracować. Czy to ten, czy jakikolwiek kolejny minister będzie mógł pracować, żeby była opłacalność tej produkcji. Bo mówił pan o rolnikach dużych, towarowych i oni są u nas w Polsce bardzo potrzebni, bo powinniśmy zarabiać na rolnictwie. I jeden z projektów ustaw będzie pozwalała na to, żeby budować centra dystrybucyjno-przechowalnicze, czy to w Afryce, czy to w Azji, gdzie polscy rolnicy będą mogli uzyskiwać dobre ceny za swoje produkty. Więc tych rozwiązań jest trochę. Cieszę się, że będzie można nad nimi pracować ponadpartyjnie, bo to rolnictwo nie powinno podlegać jakimś walkom partyjnym. Jest wkład do naszej najbliższej pracy, bo te ustawy mają pełen OSR, czyli są koszty wprowadzenia tych ustaw.
No, mam nadzieję i liczę na bardzo dobrą współpracę, szczególnie, że propozycją ministra rolnictwa w nowym rządzie jest pan poseł Siekierski, były europoseł. Osoba wyważona, stateczna, z którą naprawdę dużo rzeczy będzie można zrobić. I przekazujemy głos pani poseł. Jeśli chodzi o sytuację na granicy z Ukrainą, to ten protest trwa faktycznie już kilka ładnych tygodni. Jest to bardzo trudne dla naszych przewoźników, a myślę, że warto podkreślić, że decyzje, które przeciwko którym protestują przewoźnicy, zapadały w Unii Europejskiej. I to właśnie w Unii Europejskiej również zapadła decyzja, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy w czerwcu powiedział nie dla tego przewozu zboża i stanął za polskimi rolnikami. Dziś ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest to, aby wszystkie decyzje, no przede wszystkim te związane z bezpieczeństwem naszej żywności, zapadały w naszym kraju. I dlatego też my proponowaliśmy debatę chociażby dotyczącą zmian traktatu w Unii Europejskiej, czego koalicja obecna nie podjęła. Bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo ważne i bardzo ważne jest, aby nasi rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Dlatego wspomniany już przez pana posła Sachajko program Lokalna Półka, prezentowany przez rząd, przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy szliśmy do wyborów, to był jeden z naszych sztandarowych postulatów. Mam nadzieję, że jako jedna ze spraw polskich będzie przez państwa również popierany, przez Polskie Stronnictwo Ludowe. I ta sytuacja związana z polskim rolnictwem, to, że polski rolnik jest dla nas bardzo ważny i istotny, bo to dzięki polskiemu rolnikowi my możemy czuć się bezpiecznie i bezpiecznie zadbać możemy dzięki rolnikom polskim o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Co do przewoźników, wiem, że pani minister wspomniana już Gębicka była tam na granicy, pan minister Gajadur również rozmawiał z naszymi przewoźnikami. I postulaty, o które wnioskowali przewoźnicy, są spełniane, chociażby ten dotyczący kontroli. Mam nadzieję, że ta sytuacja trudna bardzo dla tej ważnej dla nas grupy zawodowej, bo przecież polscy przewoźnicy nie tylko w kraju, ale i poza granicami w całej Unii Europejskiej działali i byli bardzo dobrze postrzegani. Ta ekolejka, która została wprowadzona przez Ukrainę, niestety bardzo źle wpływa na nich. Pani minister Gębicka była u nas w studiu świeżo po swojej wizycie i referowała właśnie te kwestie związane z trudnym problemem i dla przewoźników, i dla rolników na granicy. No właśnie w tym momencie, jedno zdanie, bo kończymy. No tak, jeżeli chodzi o sytuację przewoźników, pani poseł, to przecież Prawo i Sprawiedliwość podpisało te dokumenty, które jak gdyby... Nie podpisało, jeśli mówi pan o tych dokumentach w Unii Europejskiej, one zostały podpisane. Nie słyszymy. Tutaj mamy przecież powód. Och, może jednak ja? Jest to państwa wina. Proszę państwa, pośle, no naprawdę, panie pośle, prosiłbym, żeby pan szedł na ziemię, przestał opowiadać takie rzeczy, bo za chwilę można powiedzieć, że to państwo w 2014 roku zgodzili się na to, żeby nie było ceł na zboża, bo to państwo zrobili. Po co takie rzeczy opowiadać? Proszę państwa, ja pogodzę wszystkich, musimy zakończyć naszą rozmowę. Ufam, że niebawem spotkamy się w tym samym towarzystwie. Państwa, panią poseł Wojtyszek i pana posła Rzepę zapraszam do nas, do studia, na kolejną rozmowę. Zupełnie inaczej się rozmawia. Za tą rozmowę bardzo serdecznie państwu dziękuję. Dziękuję. Miłego wieczoru życzę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu. Dziękuję. A moje miejsce niebawem zajmie już Michał Trześniewski, gospodarz programu Wolne Głosy Zagranica.